On repeat like clockwork every time, no. Sporo tego. Returning my jacket, then taking it back, it's a passive excuse. Idę sobie to gdzieś położyć, odłożyć. Cześć, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a aktualnie jesteśmy w mojej garderobie, która jest garderobą tymczasową, ale aktualnie tutaj się znajduje. I dzisiaj zapraszam was na film odnośnie łupów zdobyczy z Ciucholandu. Tak, ja lubię, odstresowuje mnie to. Co prawda te łupy i zdobycze, które są za mną i sobie przygotowałam, są sprzed kilku miesięcy, ale w ostatnim czasie udało mi się je w końcu wyprasować. Więc i wyprać, nie? Wyprane były już wcześniej, tylko leżały niewyprasowane, żeby wyjaśnić wszystkie nieścisłości. Zróbcie tutaj pauzę, weźcie sobie kawkę, herbatkę, bo sobie trochę tutaj pogadamy. Stwierdziłam, że taka miejscówka będzie po prostu ciekawsza dla nas wszystkich i po kolei będziemy zdejmować rzeczy, które mam, które już jakiś czas są ze mną. Pokażę wam rzeczy, które bardzo lubię. No i zrobimy taki przegląd, może też wiosenny. Także co? Lecimy. Pierwsza rzecz to ta, którą mam na sobie i to jest koszula, która też jest z Ciucholandu. Od razu, o, na samym początku, zanim ktoś mi napisze, że widać mi czarny stanik, tak, widać mi czarny stanik, bo dzisiaj chciałam wziąć ubrać beżowy i okazało się, że nie mam ani jednego beżowego stanika, ani białego. Wszystkie wylądowały w koszu, bo albo były już wyświechtane, albo fiszbiny z nich wyszły, albo przestały być białe, bo zaszły, nie wiem, w praniu. Kurde, wam też się tak robi? Masakra. W każdym razie no wyszło, że nie mam ani jednego białego stanika, więc będę wychodziła tutaj w czarnym, musicie to przeżyć. Przynajmniej zobaczycie, czy bluzka prześwituje, czy nie. Ta trochę prześwituje, aczkolwiek to jest ostatnio też modny trend z tymi ciemnymi stanikami, które widać spod bluzki. Więc tak, to jest pierwsza bluzka i co w tej bluzce jest najładniejsze? Oprócz koloru, oprócz kroju, to, że jest niemnąca. Ona generalnie wyglądała identycznie przed wyprasowaniem, jak teraz, gdy ją wyprasowałam. Naprawdę, ona jest wyprasowana. Uwielbiam takie bluzki. To jest takie modne słowo. Basicowe. Pierwszy raz chyba od 3 tygodni założyłam dżinsy. Szok. Mieszczę się. Dobrze, że są ze streczem, ale i tak mam wrażenie, że jakoś tak bardziej opinają mi tyłek, ale to dobrze, lepiej wyglądają. Może to nie są wyżyny stylu i elegancji, pomyślunku modowego i awangardy, aczkolwiek jest to dla mnie wygodne, łatwe w skomponowaniu i fajne, tak, takie szybkie po prostu. Oprócz tego wystarczy założyć na to jakąś kurtkę. I jak dla mnie wygląda to fajnie, przynajmniej u tych dziewczyn na Instagramie wygląda to całkiem spoko. Więc sorry, mówcie sobie co chcecie, ale jak ktoś miałby mnie narysować albo przypisać kilka rzeczy do mojej facjaty, to byłyby to koszule jeansowe, koszule zwykłe i koszule w kratkę. I spetr, tak, i leginsy. To jest wszystko, co Marta kocha. No co, jak jest wygodnie. Zawsze ratuje się ramoneską i ja, dziewczyny, generalnie po prostu mam bzika na punkcie ramonesek. Ta ramoneska akurat nie jest kupiona w Ciucholandzie, ona jest z Allegro, ale pokażę wam ramoneskę, która już jest z Ciucholandu. I rzecz tyczy się tej kurtki. To jest, powiem wam, kurtka, która jest turbo popularna, bo to są te takie zarki, wiecie, gruba skóra, taka bardzo mocna. Ta kurtka jest ze mną już co najmniej 3-4 lata i absolutnie nic się z nią nie dzieje, oprócz tego, że rozwaliłam sobie podszewkę na plecach i nie mam kiedy jej zszyć, ale to już taki mały szczegół. No umówmy się, plus 16 do fajności, przysięgam. Pokażę wam jeszcze drugą. Dobra, druga wygląda w ten sposób i ona jest bardzo lekka, bardzo delikatna. Ona też jest dość krótka, jak widzicie, ale ona jest idealna na lato, bo nie jest jakoś mega ciepła. Poprzednia jest mega gruba i ona tak na wiosnę, na chłodniejsze dni świetnie się sprawdza. Natomiast jak jest ciepło i potrzebujemy tylko coś narzucić, bo wieczorem może zrobić się trochę chłodniej, to ta sprawdza się zdecydowanie lepiej. To jest H&M i naprawdę ona jest turbo wygodna. Ja już miałam ją sprzedawać tak wiele razy, powiem wam.
Ja już miałam ją sprzedawać tak wiele razy i za każdym razem się rozmyślam, bo jednak stwierdzam, że to jest kurka, którą warto mieć i wydaje mi się, że dopóki ona się nie zedrze i ta skóra nie popęka, to jej po prostu nie zostawię. I kolejna bluzka wygląda w ten sposób, także pozwólcie, że sobie je wymienię. Tadam! Gotowe. Dobra, ta bluzka jest w taką ala jakby pepitkę. Czekajcie, cycki se poprawię. To jest taka koszula, ale to jest kolejny taki niemnący materiał, bardzo przyjemny materiał. Zarówno będzie pasował i na elegancko, i na zwyczajnie. I to jest właśnie jeden z takich ciuchów, na które ktoś pewnie nie zwróci uwagi, a on ostatecznie naprawdę bardzo ciekawie wygląda. I ja ją bardzo lubię. I widzicie, ona ma taki delikatny wzorek pepitki. Dobrze czuję się w takich rzeczach, a chyba w modzie też o to chodzi, żeby nam było po prostu wygodnie i swobodnie, a to jest jedna z takich bluzek. Jeżeli już zaczęłam o kurtkach gadać, to pokażę Wam kilka kurtek, które udało mi się ostatnio przygruchać. Kurtek i żakietów. I tak, pierwszy żakiet to taki, on jest przepiękny ten żakiet. To żakiet Marks & Spencer. I powiem Wam historię tego żakietu. Ja miałam upatrzony na jednym butiku właśnie taki żakiet. I on skubany kosztował chyba 260 zł. Właśnie, żeby był taki grubszy i tak dalej. No i kurde, tak się zastanawiałam, czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest aby na pewno za dużo. I następnego dnia poszłam do Ciucholandu. I najlepsze jest to, że moim oczom ukazał się identyczny żakiet, bo tamten wygląda tak samiutko. Tylko nie wiem jak z jakością, bo go nie trzymałam w ręku. Natomiast ten jest po prostu obłędny i zaraz Wam go pokażę, jak on wygląda. Zobaczcie na to. Po prostu jak go zobaczyłam, to wiedziałam, że on raz musi być mój. Ja biegłam z nim do kasy, żeby przypadkiem ktoś mi go nie zajmował z koszyka, bo takie rzeczy też miałam na ciuchach. Zapłaciłam go, odłożyłam do samochodu i wróciłam dalej oglądać. Popatrzcie, jaki on jest piękny. To jest topowa zdobycz moja z Ciucholandu. Zobaczyłam ten żakiet, to aż spiszczałam z podniecenia, że nie muszę kupować tamtego, tylko modliłam się, żeby rozmiar był dobry. Akurat tak wyszło, że rozmiar jest perfekcyjny dla mnie i rozpływa mi się. Sorry, jestem nieskromna, ale zajebiście mi się trafiło. Normalnie teraz to go będę oszczędzać, bo będzie mi szkoda, wiecie, w nim wychodzić, żeby przypadkiem się nie zniszczył, nie? Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to kurtka. I powiem Wam, że ja nie jestem osobą, która jakoś biega i szuka markówek tylko po tych ciuchach. Raczej na to nie zwracam uwagi. Raczej patrzę, jak dana rzecz leży i czy mi się generalnie podoba, a potem zwracam uwagę na ewentualną markę, albo po prostu rzuci mi się w oczy, gdy pani odrywa metkę z ceną, no nie? I tak też było w tym przypadku. Bardzo długo szukałam beżowej, zwykłej, najzwyklejszej parki. Tylko no nie chciałam na nią wydać miliona monet, powiem Wam szczerze. Dlatego szukałam na ciuchach, bo ja na ciuchach generalnie znalazłam najlepsze parki, jakie mam u siebie w szafie. I przede wszystkim niespotykane, bo to też są ubrania, których nie nosi połowa miasta, no nie? Szkoda tylko, że nie ma kaptura. Ale to nic. Jedyny defekt, jaki ona ma, o, tutaj nie ma guzika, ale generalnie ja i tak mniej więcej tak to będzie wyglądało za chwilę, bo coś będę pakowała do tych kieszeni i tak tego nie będzie widać, więc tym jakoś niespecjalnie się przejęłam. I ta parka jest z Michela Korsa, więc stwierdziłam, a bierę. Szkoda, że nie było torebki do kompletu. Nie było. Ja w ogóle mam fazę na beżowe rzeczy, uwielbiam beż, uwielbiam. Uwielbiam. I kolejną rzeczą, którą kupiłam, to taki zwykły, letni, zwiewny płaszczyk. I zobaczcie, jak on pięknie leży. Po prostu to jest kolejny cudak, którego udało mi się dorwać. Mam już swój taki dość wyświechtany płaszcz, ale za każdym razem jak w nim idę, to wszyscy zwracają na niego uwagę. Ostatnio nawet pani, znaczy ostatnio, jakiś czas temu, gdy jeszcze było chłodno, pani w Castoramie zapytała, skąd mam taki płaszczyk i że jest bardzo ładny. Ja go też bardzo lubię i sama się w nim dobrze czuję, więc jak zobaczyłam coś takiego,
no to wiedziałam, że musi być moje, no nie? I to jest bardzo zwiewny, bardzo delikatny, no nawet nie płaszczyk, tylko taka narzutka. I to idealnie sprawdzi się właśnie latem, bo to jest bardzo delikatne. W ogóle wiecie, o, zobaczcie jakie ma plecy. Dobra, ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o marynarki, również w kolorze beżu, no miałam dobrą passę, ale z tego zakupu jestem najmniej zadowolona. Raz, że strasznie nie lubię w marynarkach, gdy mają na rękawach, jak się je chce wywinąć, panterkę. Strasznie tego nie lubię. Jakby nie mogło być to w jednym kolorze, beżowy, czarny, biały, jakikolwiek, byle nie panterka. Nie lubię tego. I ja to wzięłam z zamysłem takim kurtki wiosennej, ale tą rzecz kupiłam jako pierwszą i z tej jakoś nie do końca jestem, powiem Wam, zadowolona. Widzicie, i muszę to tak odwinąć i tą panterkę pokazać wszystkim, nie? I dlatego jestem z tego niezadowolona. Nawet nie wygląda, powiem Wam, źle i to jest Zara. Można w tym chodzić, aczkolwiek potem dopiero jak wróciłam do domu, zauważyłam, z której to ma strony? O, tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu gdzieś było takie fest zaciągnięcie. Powiem Wam, że podoba mi się ten krój. On jest taki bardzo, że tak powiem, biurowy. Tylko nie wiem, chyba wymienię sobie tą podszewkę. Może to by mi się udało zrobić, bo to mnie wkurza, powiem Wam, wkurza. Jak nie mam, to nie jest tak, że ja mam jakiś problem do tego wzoru, tylko po prostu nie lubię tego w marynarce, bo na przykład mamy zwykłą, generalnie bladą marynarkę i na przykład chcemy jakiś wzorzasty top pod spód, no nie damy, bo się mi, według mnie to już się będzie jakoś tam gryzło, więc takie mało fajne. Natomiast sama marynarka nie jest zła i fajnie wygląda z szalikiem tak na wiosnę, bo tak też w niej chodziłam. Całkiem spoko opcja. Zresztą widziałam, że to jest też modne takie, wiecie, luźniejsze marynarki. Jak ją zobaczyłam, to też ją chciałam, założyłam, sprawdziłam, była super, a w domu odwinęłam rękawy. Marta i jej zakupy. Słuchajcie, lecimy z hitem tego odcinka. I hitem tego odcinka jest właśnie ta sukienka. Z dupcy umyśla. Ciuch z sekcji nigdy by tego nie kupił. Mąż jak zobaczył, to się chwycił za głowę. Rany boskie, po cholerę ci to. Bo z sekcji gdzie w tym cholera wyjdziesz? No i mogłabym tak wymieniać jeszcze długo, długo. Generalnie jak widzę ceny sukienek w takim jakby różnym wzorze, bo ta sukienka ma absolutnie wszystko. Ma panterkę, ma liście, ma kwiotki, ma no po prostu pewnie gdzieś jest jeszcze jakaś jama. Wszystko co chcecie na tej sukience znajdziecie. Generalnie kosztowała 20 zł, więc nie mało, jak za taką szmatę ze szmateksu, jakby ktoś niekiedy powiedział. I ja ją może przyodzieję i potem będę o tym rozmawiać. Także chwileczkę. Przyodziałam. Fatalnie to wygląda, co nie? Przejdźmy jeszcze na ścianę, gdzie nic innego nie będzie rozpraszało oczu jebca tej sukienki. Także chodźcie. No to pokazałam się Wam w pełnej okazałości. Ta sukienka po prostu w tym wydaniu wygląda gorzej niż tragicznie. Raz, że nie ma żadnego kształtu. Talia jest, kończy się jakby część tej sukienki odcięta, kończy się gdzieś tu, czyli w najgrubszym miejscu mojego brzucha, nie? Dodatkowo sukienka ma magiczne bufki, nie? I to nie są bufki byle jakie, bo one mają te poduszki, no nie? I teraz zrobimy kilka zabiegów tej sukience i zaraz Wam się pokażę. W przypadku tej sukienki będą nam potrzebne nożyczki. Słuchajcie, pierwsze co zrobimy, to wytniemy z tej sukienki te obrzydliwe poduszki. Ja wiem, że może bufki wracają do łask, ale ja generalnie wyglądam w nich jak szafa trzydrzwiowa, jak lodówka dwuskrzydłowa i inne tego typu. Okej, pierwszy, najważniejszy zabieg mamy z głowy. Ja sobie przewlekę tutaj rękawki. Tutaj ten mam. Ten mam. I dobra, przechodzimy do jej założenia i zobaczycie, że większość z Was jednak przygarnęłaby taką sukienkę, a ja na pewno. Kolejna rzecz po wycięciu tych fatalnych bufek to pasek, który zrobi nam w tej sukience talię po prostu.
Teraz wyjmę sobie trochę tą sukienkę do góry. I do tego buty. Ja przygotowałam sobie tutaj kowbojki beżowe i brązowe i je będziemy zakładać. Stwierdziłam, że jednak będzie lepiej podzielić ten materiał. Jeżeli Wam się spodoba, to zostawcie kciuka w górę. Jeżeli zobaczę w komentarzu, że będziecie chcieli kolejną część tego typu przygód garderobianych, to jak najbardziej z chęcią je zrobię, także piszcie w komentarzach. Jeśli na ten moment z Wami żegnam, zapraszam Was na Instagrama, bo tam naprawdę dużo się dzieje, będziecie wiedzieć więcej, będziecie bardziej na bieżąco. Oczywiście zostawcie subka i bądźcie ze mną, będzie mi bardzo miło. Także do zobaczyska, ja Was ściskam bardzo mocno, aż oczka wychodzą na wierzch. Pa!